soon we will reach the lair of judgment. Tim and the Gru will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter. Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. Wow! To było brutalne. Dobra, pierwsze co zrobimy, to wyekwipujemy naszą sobie Venan. What? Venan. Dobra, Nevan ma takie umiejętności jak Reverb Shock. To jest taki... coś w rodzaju Stingera w każdej broni. No taki atak do samego przodu, który właśnie wywołuje taką falę uderzeniową. Na wersji drugiej jeszcze wywołuje dwa takie fale nietoperzyków. Batrif na level 2 pozwala nam jeszcze potem strzelać. Ogólnie powiem wam, że to jest bardzo dobra broń. Bardzo łatwo nią się wbija na... wbija level. Niestety bardzo mało będziecie jej widzieć w tym let's playu. Z tego powodu, że ciężko jest dosyć uzbierać hajs na to wszystko. Volume up to jest umiejętność pasywna, która sprawia, że jeszcze więcej jesteśmy w stanie tworzyć nietoperków. I oczywiście przedmioty. Jak pamiętacie, wtedy przed walką z Nevan dokupiłem trzecią kulę, ale tym razem tego nie zrobiłem. Wolę zamiast tego zakupić sobie drugi pasek. I jak widzicie, cały pasek górny mamy już pełny, a możemy jeszcze dolny zapewnić. Tak więc, wierzcie mi, jest pompa. Dobra. I coś mi się wydaje, że wykonamy sekretną misję z poprzedniego odcinka, ponieważ teraz mamy Nevan. Ogólnie jak działa Nevan? Musimy stać w miejscu. I na przykład damy w tym momencie strzałkę do góry. Boże, w lewo. A, tym razem wyszło mi do tyłu, to wtedy robi taki atak. Jak damy w lewo. To wtedy takie ataki można wykonywać. Dając strzałkę w prawo, po wyjęciu gitary, robimy double bassa. A normalnie stojąc w miejscu i trzymając trójkąt, będziemy wywalać właśnie te nietoperki. I możemy także w powietrzu, a teraz kwestia związana z umiejętnościami Swordmaster do tej broni. Mamy ten atak, który jest najsłabszym atakiem w grze. Jak Boga kocham, musicie wykonać 6 takich ataków na tym podstawowym przeciwniku, ale... zobaczcie, że możemy dzięki takiej kombinacji bardzo długo utrzymywać się w powietrzu. I dlatego ja sobie w tym odcinku wrócę do misji 7 i wam pokażę sekretną misję do wykonania z tym. Oraz drugi poziom na Swordmaster pozwala nam coś takiego. Co jest zajebiste. A jeszcze można to ulepszyć do wersji super, jeżeli będziemy szybko naciskać się kółeczko. Yeah! Ugh! Dobra, kamienna maska. Maska z magicznego kamienia, zrobiona przez starożytnych księży.
mówi się, że kto ją nosi, może chodzić po wodzie. I wonder why! Dobra, poczekajcie chwilę. Ja sobie skoczę w jedno miejsce, zaraz do was wrócę. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem załatwić jedną rzecz, a nawet 5, a nawet chyba 18, bo taki jestem wkurwiony w tym momencie. I się cieszę z tego powodu. Jest... A, tak sobie za bardzo przyciszyłem. O, teraz jest okej. Okay. Możemy jechać. Zobaczycie, jak to funkcjonuje. Tyk, tyk, tyk. Powiem tak. Ogólnie cały czas bym używał, jeżeli miałbym ulepszone na drugi poziom to pchnięcie, to bym cały czas go używał. I gdybym miał jeszcze volume up. Bo jak widzicie, no, potrzebuję mobilności w tej grze, a ta broń mi jakoś nie pozwala na to zbytnio. Dlatego właśnie jest problem z tą bronią, że właśnie ona ci nie zapewnia mobilności takiej dużej. Ale, uwaga. Nie, nie o to mi chodzi. Jak widzicie, ten atak jest wyjątkowo dobry, bo on ma bardzo duży zasięg i może kilku przeciwników na raz nieźle dupę obrobić. I w ogóle w poprzednim odcinku nie zdobyłem tutaj demonicznej gwiazdy, która tu była i omal nie zostałem pocałowany przez dziewczynę. Mlach, mlach, mlach. No. Nie. Ja pierdolę, jestem popierdolony. Nice. Dobra. Tak czy siak, tutaj jest sekretna misja, którą łatwiej jest o wiele wykonywać, kiedy ma się tą gitarę, ponieważ jest ten up tak... ten. Jak widzicie, on 5 rzeczy naraz potrafi rozwalić. I to jest właśnie bardzo istotne. I tutaj mam właśnie... ile? Boże! Nie wiem, chyba nie zdążę, ale jeżeli nie zdążę, to niewielka strata, bo mogę to powtórzyć. I zobaczcie, ile hajsu mogę jeszcze przy tym... zdobyć. O Jezu, chwila, muszę się skupić. No! Dzięki! O! 5 sekund, może się uda! 4, 3, 2, 1... O! Udało się w ostatniej sekundzie! Ale numer, jestem zajebisty! Możecie mi ssać. Znaczy, kto jak kto woli. Zawsze możemy powtarzać sobie tą misję i tam zebrać chyba z jakieś 500 sztuk sztuk sfer. Czy tam może więcej nawet. Tak jak mówię, jak kto woli. Jeżeli ktoś chce powtarzać sobie i sobie farmić, to proszę ciebie bardzo. Nevan wyjątkowo... podoba mi się to, że właśnie te umieszczone na lokacjach... Jezu, jak mi się odbija. Umieszczone na lokacjach właśnie sfery powtarzają się co każdą misję. To jest bardzo fajne. Dobra, tutaj mamy... tylko akurat z trzema pomykami właśnie to kłóstwo. Nie jestem pewien, ale mnie się wydaje, że właśnie te nietoperzyki, które lecą właśnie w tę statuetkę, nie właśnie dają nam komba, jakby one przenikają. Coś w rodzaju tego lodu z nunchako naszego Cerberusa, które kiedyś chciałem użyć tego super ataku lodowych kolców na statuetce i wtedy to mi nie uznało, że w ogóle to uderzyło. Coś mi się wydaje, że właśnie te nietoperki nie funkcjonują na tym. Dobra. Koniec pierdolenia. Wyekwipuję sobie z powrotem, przepraszam najmocniej, wiem, że to fajna jest broń i takie chcielibyście zobaczyć, jak ja mogę tym napieprzać. Niestety nie mam środków pieniężnych na to, żeby to tak ją dorasować, żeby móc na niej napieprzać. Ona ma jeszcze nawet umiejętność specjalną do naszego demona, że możemy latać w powietrzu na czas funkcjonowania naszej przemiany i nie dość, że napieprzać piorunami w przeciwników, to jeszcze możemy robić taki spin... no taki spinowy atak w powietrzu, co jest... powiem szczerze, on nie jest jakoś wyjątkowy dobry, ale on się nie marnuje. Znaczy on non-stop, jeżeli będziemy napierzać tymi piorunami, to one non-stop będą nam dawać, zwiększać nam właśnie nasz poziom komba, nasz poziom stylu ataku. Co jest dosyć dobre, bo możemy chyba z All Right docisnąć aż do Showtime'a, jeżeli na takim super pełnym naładowaniu. Dobra, mamy tą maskę z wodą. Boże, maskę z wodą! Maskę z kamienia, która pozwala nam chodzić po wodzie.
Ustawiamy to i Boże, nagle tajemnica, chodzenie po wodzie. Mój Boże! Mój Boże! Tajemnica lasu została rozwikłana. Dobra. O kurwa! Pamiętam, że zapomniałem o chyba 6. sekretnej misji gdzieś w jednym miejscu i tam widzę czaszkę. I to jest właśnie to. Ja pierdzielę. Kurde, wszystko dzięki wam, moi drodzy widzowie. Tylko jaka to była misja? Mnie się wydaje... Jeżeli mi się nie uda, to nie wiem, ale jaka to była misja? O, już wiem. Ale ja do tej misji będę... Ja muszę zdobyć wszystkie te czerwone sfery, ale do tej misji to ja potrzebuję właśnie Nevan, żeby móc i z tą wykupioną umiejętnością latania. W innym przypadku nie mam tu możliwości cokolwiek zrobić. To jest właśnie misja, która wymaga od nas zakupienia jednej umiejętności do latania w broni Nevan. Bo jak widzicie, właśnie tutaj się tak poruszamy, w ten sposób możemy tutaj sobie nazbierać tego hajsu, bo dosyć dużo jest tego, i powtarzać sobie tą misję w nieskończoność, ale właśnie potrzebujemy tutaj umiejętności latania, którą chyba sobie... Wiecie co, nawet do końca... Nie wiem, czy będę wykonywać tę misję, bo to jest właśnie strasznie upierdliwe. Wymagają od was zakupienia umiejętności, która kosztuje 20 tysięcy. To jest straszne chamstwo, powiem wam. Tak czy siak, zdobyliśmy tam Neo Generator, który jest kulą emitującą nieskończoną ilość energii, tak więc wracamy na mosty, które były widoczne na początku 9. misji. Tutaj będziemy mieli nowych przeciwników, którzy padają na 2 hity z Agnire and Rudry. Nie wiem, czy na... Wiecie co? Chyba na poziomie trudności hard na 3 hity. Ale to też nie jest problem. Oni są tacy, że nie możemy ich zaatakować w przypadku, kiedy mają tą tarczę przed sobą. Musimy ich zaatakować w taki kryształ za nimi. O! A, 2 hity dalej. No i widzicie, tu nie ma co się starać wbijać na nich stylish combo czy coś. Ich po prostu mamy pokonać i mieć święty spokój. Z nich najczęściej właśnie wypadają, jeżeli mamy mało życia albo mało demona, to zawsze z nich wypadnie mały kawałeczek życia i mała dusza demona. To jest naprawdę bardzo fajne. Oni są właśnie taką pomocą ze strony gry. Jednak oni zawsze będą występować w pokoju z tymi piłami na ścianach. Więc też trzeba się mieć na baczności, żeby się nie wjebać w te piły. Będąc jeszcze na przodzie nich, nie dość, że będzie nas stopniowo uderzać ta tarcza. Zaraz się wkurwię. Nie dość, że będzie nas stopniowo uderzać ta tarcza, to na dodatek jeszcze oni mogą nas dźgnąć swoją piką. Co to jest pika, się pytacie? To jest taka dzida. A jak oni nas trafią tą czerwoną strzałą, to jest kiła mogiła. Boże, jak ja tego nie lubię, to jest takie stresujące przy walce z nimi. Czy strzeli, czy nie? A może jednak nie? O Jezu. A może jednak się rozmyśli? Ach. Dobra. Miałem opowiadać o grze Devil May Cry 5. Ogólnie... Devil May Cry 5... No to jest tak bardzo... Ogólnie Devil May Cry 3 słynęło z tego, że było super, ale to super trudne, bo to jest dosyć trudna gra, jeżeli nie ogarniasz klawiszy logii. Przeciwników, wszystkiego. Tutaj ta gra was w ogóle nie prowadzi za rączkę. Tutoriale są bardzo szybko, ciężko z nich wyczytać cokolwiek. To były te ekrany na pierwszych misjach. Dlatego właśnie ta gra jest zajebista, bo ona nie prowadzi gracza za rączkę. Natomiast oczywiście DMC zostało wykradzione. Capcom sprzedało prawa do serii Devil May Cry zespołowi Team Ninja. To jest totalnym chujstwem, ponieważ Team Ninja robiła beznadziejne gry. Naprawdę, znaczy beznadziejne. Jakieś tam te gry były, ale... O, nie ma już. Ale te gry były super łatwe. No i tak już się bałem, że no dobra, no może będą wiedzieli, jak funkcjonuje ta gra. No może nie zrobią jej tak łatwo. Dupa. Ogólnie tak. Ten atak... Wybicie przeciwnika w powietrze. To jest tak. R1, chodzenie do tyłu i trójkąt. Wiecie, jak to zastąpili w grze Devil May Cry? Naciskając jeden guzik. Jeden guzik naciskasz, żeby wykonać tą potrójną kombinację tu. To jest niesamowite ułatwienie. Nie musisz non-stop napieprzać w ten sposób kwadrata, żeby strzelać. Wystarczy, że naciśniesz raz, to on wtedy zrobi taką serię. To musisz tyk, 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 tyk i on wtedy całą serię będzie napieprzać. Co więcej, zmiana w demona powoduje, uwaga, dla ciebie praktyczną nieśmiertelność, ponieważ przeciwnicy wypadają w powietrze, ty jesteś kuriozalnie silny, a twoje życie odnawia się w bardzo szybkim tempie.
A naładowanie demona jest bardzo łatwe. Nie ma kpiny. Kpina jest kwintesencją serii Devil May Cry. Robisz kpinę, dostajesz combo, dostajesz radość z tego, że mogłeś tak zrobić. Bronie? Nie masz broni, że o, weź sobie ten miecz, on też super szybko atakuje, praktycznie takie same ataki, tylko w innej postaci i jest ich więcej, ale miej zabawę. Nie, tam jest, że silne, wolne. Szybkie, słabe! Tak więc totalna masakra oraz najgorsza rzecz, za jaką już całkowicie nienawidzę Devil May Cry 5. Przeciwnicy, których można zabić tylko jednym rodzajem broni. Albo anielskim, albo demonicznym. Dziękuję bardzo. To już jest zjebanie po całości. Uwaga, tu będzie królowa pająków. Nie tyle mini boss, co po prostu cięższy przeciwnik. No i jest zielona. I ma gigantyczną wadżajnę. O, jest właśnie, tam po lewo już się... O! No chodź, no chodź, no chodź. Ha! A! Wow! Ja to byłem... Ha! Ona jest dosyć o wiele większa, tak więc trzeba uwierzyć, kiedy będzie szarżować. Bo w trakcie szarży jest bardzo łatwo się na nim nadziać. I to jest właśnie duży problem. Nie ma co, marnowanie całego paska demona to nie jest problem. Haha! No kurwa! Nie sięgłeś go. Jom, to coś. No, tą feministkę. Dobra, come and get me. Dziękuję, to znaczy, że dalej będą przeciwnicy, bo dostałem za to dużo demona. Naładowania. Wow! Jakim cudem to mnie nie trafiło? Ej, autentyko. Wow! Epic battle of... Oj. No tak, to już mi w pierdol spuściły. Głupie fisty, głupie świsty, fisty. O, dobra, dwie na raz poszły. Jeszcze ty tylko kurwa zostałaś. Chodź, chodź, chodź. O! O, no co tam? Mogłaś nawet zostać przepołowiona przez swoją starą. Ja, mnie to i tak nie przeszkadza, bo jesteś ostatnim przeciwnikiem. Nie wiem przed chwilą, co ja powiedziałem, ale nieistotne. Dobra. Tutaj właśnie to żydko było, to fajnie. Niech sobie przypomnę... Dobra, tu już idziemy. Trochę mi spowalnia gra, ale to emulator. Widzicie? To jest ta gra. Nawet takie pojedyncze momenty, gdzie Dante ma trafić właśnie tą kulką w tą paszczę, żeby przesunąć most, nawet to musi być zaszczepione dosłownie niesamowitą ilością jego zajebistości. To mi się bardzo podoba. Dobra, tu przechodzimy przez te drzwi. Tutaj na samej górze właśnie mamy kryształ, który... Oczywiście tą metodą będziemy rozwalać, bo ona jest najbardziej opłacalna. O, całkowicie go wyciągnęliśmy. Oraz tutaj jak wskoczymy w to oko, to będzie sekretne miejsce. Proszę bardzo, 2000. No, dobrze mówię, 2000 właśnie dostajemy hajsu za takie miejsca. Te miejsca się nie odnawiają, jeżeli drugi raz będziemy przechodzić daną misję. To jest tylko za pierwszym razem. Tak więc miejcie na uwadze to, czy dane miejsce właśnie odkryliście, czy nie. Jeżeli jakieś miejsca ominąłem, to dajcie mi znać, bo to są wszystkie te, które ja pamiętam z mojej gry z dzieciństwa. Dobra. What the fuck? Jest śmieszne. Dobra. Well, that was quick. That man. Did you kill him?
So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! To nie jest kobieta. To jest jakiś dziwny twór. He butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. Something in common. I have a dysfunctional family too. What would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my. Czyli tak, ten koleś nie żyje? Niby. I ona nas napierdala o to, że niby my go zabiliśmy, bo tak powiedzieliśmy, że ona tak zrozumiała. Czy to nie jest pojebane? Zamiast cieszyć się z tego, że taka cholera nie żyje, to ona po prostu opierdala nas o to, że właśnie nie ona go zabiła, tylko my. Niby. Kobiety, kobiety! Czemu takie pojebane są? Zwłaszcza feministki z dziwnymi włosami przypominającymi fryzurę Abrahama. Ha, 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 ha. Family. Dobra, zobaczmy, jaka będzie ocena. O, wow, ale czas miałem zjebany, ale cieszę się, że było A przynajmniej. Ale zobaczcie, damage dalej mam na S. Naprawdę, ta gra jest hojna pod tym względem. Wtedy, jak miałem 15 tysięcy damage'a, oni mi dają S. To było nikczemne i słodkie i kochane. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie suba, lajka, komentarz, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to też dajcie ha, 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 tu was tak fajnie zrobiłem, bo dacie komentarz, ha, 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 ha i lajka i fajnie, kurwa, jestem zajebisty. Pa!